mają taki mały piecyk. O, pani ma orzeszki, ale to nie dla ciebie. I tutaj nasz mały psocznik. O, popatrzcie. Taki piesek dla dzieci do głaskania. One są bardzo fajne. No, więc tak to wygląda. O. Tak wygląda nasz obóz bez Łomka. Niestety musieliśmy spakować się i niedźwiedź się pojechał po wodę, bo nam się skończyła woda. I wprawdzie w baniaczku małym tutaj możemy wodę przynieść, ale no nie ten cały nasz zbiornik, który mamy. No a trzeba też się wykąpać. No na przykład ja nie mam problemu z kąpaniem się tutaj w rzece, ale w rzece woda jest słona. I niedźwiedź nie lubi słonej wody, musi się spłukać. Dla mnie to nie ma problemu. Natomiast niedźwiedź potrzebuje się po tej wodzie po prostu jeszcze spłukać. No i ja jak chcę umyć głowę, no to też potrzebuję słodką wodę. Co to, Biaszku? Patrzcie, jaki wielki chłopak z niego wyrósł. No, grzeczny taki. No, super ten Tobiaszek nam się udał. Tutaj nasza diwa Bela leży sobie na leżaczku, bo to jest wielka dama. Ale ty tu zostaw. Ojej, zostaw. A tutaj suszę sobie liście meringa, te co dostaliśmy. Już praktycznie wyschły, to nie dla ciebie. I tutaj nasz mały psocznik. O, popatrzcie. Tak, tak, rozedrzyj je do końca, już mi podarła te portki. Popatrzcie, po prostu. Energia ją rozpiera. Całe szczęście, że Tobi się chce z nią bawić, bo tak to ja nie wiem, co by było. Tak więc Tobi jest zadowolony. Super. Bardzo się cieszymy. Jak widzicie, ona rośnie po prostu z dnia na dzień, dosłownie każdego dnia. Nam się wydaje, że przez te 3 dni, co jest tu z nami, to urosła już 2 razy tyle, co była. I straszna zadziorka jest. Straszna zadziorka. Jeżeli z nami zostanie, no to będziemy mieli pełne ręce roboty. Bo widać, że jest charakterne. No i jest nasz niedźwiedź, przyjechał. Bela poszła już go przywitać. A ja tutaj w międzyczasie siedziałam i pisałam. Tobi pięknie. O, zobaczcie, jak się cieszy. Tutaj jest Bela, trzymam ją w ręku. Tam Tobiego drugą ręką. Czekaj, Bela, stay. Nagramy akcję, jak się uda. Wjeżdżania idealnie na to samo miejsce. Stej, stej, stej. Ty co najbardziej się kręcisz. Tak więc muszę ją trzymać. Tak. Stej, Dobi. A tutaj jeszcze mała. O, odzywa się, jest na kolankach u mnie. Tobi jest taki grzeczny, że ja go to właściwie w ogóle nie muszę trzymać. O, już się ładnie tu położył, bo on grzeczny jest.
No i pięknie. Tam chyba tą matkę trochę sobie przesuniemy, bo w ogóle byliśmy troszeczkę za bardzo tam przystawieni, więc ustawimy się troszkę lepiej. O, bo tam był taki wystający korzeń. A tam na plaży ćwiczy mężczyzna. I w ogóle przyszli też znowu kąpać te owce. Powiem wam, że dużo osób tutaj ćwiczy. Bardzo dużo. Przyjeżdżają robić ćwiczenia. Biegają. Ale tylko mężczyźni. Kobiety nie uprawiają ćwiczeń żadnych. Przynajmniej nie publicznie. No i dobra. Ok? A, dzieci nasze. Nasze, mówię, nasze dzieci. Bo tu mamy takich, co przychodzą nas odwiedzać. I to. I już się znamy. Zobacz, jaki on grzeczny. W ogóle nawet nie trzeba go trzymać, widzisz? Nie, on jest po prostu. On jest kochany. On jest niesamowity. A dziewczyny to muszą się jeszcze dużo nauczyć. W życiu bym go nie oddał za żadne pieniądze. No. Za żadne. On jest naprawdę przekochany. On jest niesamowity. I bezobsługowy. No, zupełnie po prostu. Dobra, muszę kończyć, będę pisać później i idę tam pomóc. O, chłopcy nam się przyglądają tutaj, jak niedźwiedź tutaj pracuje, żeby z powrotem rozłożyć wszystko. Najbardziej mi się zawsze podoba Bela, bo to jest taki pies, którego oni nie widzą, nie widzieli, nie? Nie ma tutaj takich psów, tak więc właśnie Bela najbardziej się podoba. A Bela też bardzo lubi dzieci, tak więc fajnie. Taki piesek dla dzieci do głaskania, bo to niestety dzieci się boi. O, zaraz pójdziesz czekać na owieczki. A nie, mamy następnego tego następnego odwiedzającego, tego, który nam zawsze przynosi herbatę. Bonjour, ça va? Idę trzymać. Yeah, it's okay. We had to get some water. Okay, water. Water. Yeah, we need it. Yeah, now we've got plenty. Yeah. Yes. I jeszcze tutaj z drugiej strony. Oh. The house is ready. Tak, demontujemy i montujemy na nowo, jak potrzeba. Fajnie właśnie tak widać w takich prostych czynnościach, że zaraz ktoś, wiecie, pomoże, nie? Nie, bez pytania w ogóle, wiecie, bez zastanawiania się, spontanicznie. I to po prostu widać, kurczę, skalę człowieka od razu, nie? No to my potrafimy to zrobić przecież sami, nie? Ale właśnie, wiecie, taki normalny człowiek nie będzie stał z boku, nie? I patrzył, tylko zaraz, no domyśli się, nie? Że ci przytrzymam, pomogę. Nie no, zarąbiście są tu ludzie. Nawet właśnie niedźwiedź mówi, kurczę, tu moglibyśmy mieszkać, no. Pewnie gdyby było trochę bardziej urodziwie, no, nie wiem, no ta Afryka trochę nas zraziła, nie? Ale fajne jest to miejsce, że tutaj możemy też się przekonać, że w Afryce potrafi być fajnie i potrafię teraz zrozumieć wszystkich ludzi, którzy mówią, że Afryka jest fajna i są fantastyczni ludzie. Naprawdę można dobrze trafić i można być zadowolonym. Jakbyśmy przyjechali tylko tu, to byśmy tylko po prostu nie mogli się nachwalić, jak jest cudownie. A te dwie już są te dwie już wykąpane. A tam jeszcze dwie kolejne chłopacy kąpią.
tak się zastanawiamy też, czy oni kąpią je, dlatego że też mają te robaki, czy po prostu zawsze przychodzą i tutaj tak dbają o nie i kąpią, nie? Bo tutaj dużo ludzi już żeśmy widzieli, którzy przychodzą i te owieczki swoje regularnie kąpią. Czy to ze względów, że już mają robaki, czy właśnie ze względów profilaktycznych, czy po prostu tak dbają o zwierzęta, bo jak pokazywałam wcześniej, konie i tak dalej, popatrzcie, nawet taką czerwoną ma tutaj obruszkę za piękną. O, trochę się wstydzi, się tutaj odwraca. Pokaż się. No, śliczna jesteś, no. Dzisiaj lekcja grupowego pływania. Kto by nie chciał sam wejść do wody? Ale zobacz, jaką on ma minę. No co to, Biaszku? Nic ci nie będzie, no. Trzeba pływać. Poczekaj. Patrz, Bela, chodź, nie bój się. O, tak, grzeczna dziewczynka, grzeczna. Dobrze, już za głęboko dla ciebie. Już Bela wraca. Poczekaj. Co to, Biaszku? Nie bój się, będzie dobrze. No nie uciec. O, tak, super. No i fajnie. Pierwsze koty za płoty. Ja tutaj wzięłam przynętę. Ciekawe, czy Bella się zdecyduje. No to by chyba jednak nie. Chodź, Bella, chodź. No, chodź. Chodź. No, co większe jest? Strach czy apetyt? Idzie. Płynie. Grzeczna dziewczynka. Tak. Ona praktycznie tu idzie po dnie, nie jest głęboko. Proszę. Najważniejsze, żeby pokonać strach. No, dostaniesz jeszcze jednego, no. Masz. O. Chłopaki się ostro wzięli do roboty. Sprzątają tutaj, zamiatają. O, tu cień jest to. O. Widzicie, taka kubka jest zrobiona, wszystko zamiatają, sprzątają i wiecie co, oni potem sobie tam siadają pod drzewkiem, tam za naszym złomkiem, tam kawałek dalej i sobie robią herbatkę i wiecie, ciągle nas tą herbatką tutaj częstują, tak, więc przynoszą nam, bardzo się cieszymy, pójdę zaniosę im jakieś ciastka, bo wypada podziękować. Salam. Ça va bien. Okay. Merci. I have some cakes for you. Why? Yeah, why? For you to why? To share. Don't, no, don't you don't. Okay. Can I take a photo of yeah. your okay. wonderful stove? Uważaj, Bella, bo tam gorąco. I will take a photo. Yeah. Zobaczcie, palą sobie na takim fajnym, mają taki mały piecyk. I a, tak, tutaj stawię czajniczek. Okej. Okay. Co on tu ma? Benen brniona napis. To benen brniona. Jakaś taka liściasta ta herbata, widzę. Okay.
Mamy dzisiaj jeszcze konika. Dzisiaj chłopak tutaj zabierze trochę tych patyków. Oni wykorzystują je, po prostu gotują, tak? Na takich patykach. Tak więc z tych wszystkich krzewów tutaj, które wyciosali, to wykorzystują wszystko, nie? No, a to taki klub młodzieżowy, można powiedzieć. Wiejski dom młodzieżowy. Messi? Messi? Very nice horse. Fajny ten koń. Zadbany, widać, nie jest tak źle. No, teraz on się kąpał w wodzie, więc jest cały trochę brudny, bo tam, wiecie, piasku ma trochę na nogach, ale generalnie rzecz biorąc widać, że jest w dobrym stanie. Spokojny. Cały jest w piasku. No. My dzisiaj jak turyści idziemy na miasto coś zjeść. Wzięliśmy ze sobą tylko dwa pieski. Małą zamknęliśmy w samochodzie, nakarmiliśmy ją po raz kolejny. Boże, jak ją szczęśliwie wygląda. Tak, Tobi tak się cieszył, że idziemy na spacer, że aż pieszy przyleciał, żeby go na smycz zapiąć. Tutaj też lekcje nauki. Widzimy, pani się uczy. Pani ma takie przepyszne pierożki, które ja chcę 3 albo 4, bo dobre. Moment. 7. Set? Set in French? One są bardzo fajne, z takim nadzieniem. Z takim nadzieniem z kurczaka i z warzywami. Trudno powiedzieć, co tam w środku. Idziemy jeszcze w drugą stronę. O, pani ma orzeszki, ale dzisiaj dziękujemy. O, merci. A, pani ma nugaty. Ty chodź, weźmiemy taki nugat od pani. To, no. To. Zobaczymy. How much is this? Poczekaj. Mil. Mil? Mil. No, no, wait. I've got. Okay. Merci. Merci. To spróbujemy. A co to jest takiego dobrego? Chcemy znaleźć jakieś spokojne miejsce, gdzie dałoby się usiąść. No chodźcie, chodźcie tam. O Jezu, koza. Bela. O, pani tam mydło sprzedaje na tym stanowisku. Tam takie naturalne mydło. No fajne, uwaga. Wiecie, z psami to trochę chaos, są trochę, one jeszcze są takie kurczę nieogarnięte. Znaczy Bela to w ogóle 2 lata trenowania i ciągle jest nieogarnięta, a Tobi wszystkiego się boi, nie? Koń kurczę to już w nogi, dzieci w nogi, wiecie, motor za blisko przyjedzie. Wszystko mu przeszkadza. Teraz będzie zachód słońca. No i mamy jakieś takie spokojne miejsce, tutaj jest...
taki zrobiony, takie zadaszenie. Taki daszek, może potem pójdę tam nagrać, ale tam też jest ktoś, kto nie chce za bardzo tam. Każdemu sobie, nie każdy życzy. I tutaj widzicie, są mudeczki, a tutaj się odbywa trenowanie. I co? Dobry pieróg? Dobra, ja biorę się też za pieroga. No, więc tak to wygląda. O! Piękny. Chrupiący. A w środku? Bardzo dobre jest to na dzień. Bardzo dobre. Trochę szaleństwa, jak zwykle. No i usiadł wreszcie, tak. Grzeczny Tobi. Grzeczny. No, dzieci pięknie teraz czekają. A ja mogę trochę pokazać. Stąd odpływają łódeczki na pobliskie wyspy i na drugi brzeg. No i właśnie takie dobre, że żeśmy wszystkie wciągnęli za mało. Normalnie musimy jeszcze je iść drugi raz po dokładkę. No i jak chcę jeszcze dwa, nie? Z pięć można wziąć. Z pięć, no. No i poszliśmy po dokładkę, kupiliśmy kolejne 5 i muszę Wam powiedzieć, że za wszystkie razem, ponieważ tu nie zawyżają cen i wydają resztę, to za nie wszystkie zapłaciliśmy niecałe 2 dolary. Można? Można. No ale tak będziemy musieli położyć na tym. Pokaż. No to jest tak na styk będzie. No, teraz mała zmieści się. No, teraz się zmieści. A to schowaj do środka. I teraz. No damy tam jakiś tam ręcznik i to wszystko. Nie wiem. No jest nowa opcja, ponieważ mała nie może już spać w samochodzie, bo zostawia nam niespodzianki i musi spać na zewnątrz, a jeszcze troszkę jest za mała, jest bardzo zimno wieczorem, tak więc nie chcemy ją całkiem zostawiać, więc tak sobie żeśmy obmyślili, że tą torbę, którą żeśmy kupili dla Beli, torba plecak do wożenia, weźmiemy ją, na razie zaadoptujemy, żeby zrobić taką małą budę i tutaj położymy koło Tobiego i będą sobie razem mogli spać, nie? No, tutaj się wyłoży czymś i będzie fajnie. Nie będziemy jej zamykać tych drzwi, żeby mogła sobie wyjść i zrobić siku i kupę. A potem jak się nam przyzwyczai, wiecie, robić siku czy kupę w samochodzie, no to będziemy mieli problem jak ruszymy, bo będzie nam, no, nie będzie w ogóle sygnalizować, nie? Pomyśli, że to jest ok i tak się robi, nie? Niedźwiedź próbuje zrobić tutaj jakieś usztywnienie, bo normalnie jak się zapnie, to zamek trzyma to, a tak to teraz to wszystko, a ja bym zrobiła w poprzek, wiesz? Poprzek. W poprzek, tu, o, patyczek tu, o tak, no, jak go skrócisz, o, coś takiego, no. Może jeszcze trochę. Kurczę. No, może tak. To może trzeba gwoździkiem czy coś tak tu i tu. Gwoździkiem, kurwa, gdzie? Nie wiem. No.
ptaki dopiero w poprzek. O, no coś w tym stylu. Coś tylko nosię. No, chodź zrobimy przymiarkę. Nosię. Ojeje. Donus. Chodź tu. Tak. Bet. Bet. Już. No coś to fiomy. Bet. No w sam raz jest, ale wiesz co, to będzie na tydzień czasu. Ja nie wiem co my za tydzień zrobimy. Skakuj tu. Bet. Kurwa, bet. Ale powolutku, powolutku. No siedź, siedź. Aha. Nie upierdol mnie, bo ci przepierdolę. No dobra, poczekaj, ale to zostawimy. Już widzisz, to wypadło drewienko. Tak więc to nie będzie tak. Mówię ci, że tu trzeba albo związać sznurkiem, albo jakimś gwoździkiem czy czymś. Nie gryź mi telefonu, tylko idź tu. O, tu będzie twój domek, tak. No, o. Poczekaj, ja ją dam tyłem, wiesz? O. No ta torba co na motor żeśmy mieli, to by było. No. Ale w tą stronę to już jest troszkę lepiej, bo tu jest więcej trochę miejsca. Tu wskakuj. No nie bój się, powolutku. Idź. Tu bet. 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 Ponuszę bet. Ale ona wcale tam nie chce iść. W namiocie spać nie będziesz. Piss off. No trudno. Tu my żeśmy zrobili co się dało. A Tobi, popatrzcie, Tobi to po prostu jest mistrz. No to opcja z tym nosidełkiem nie wypaliła i teraz opcja numer 2, to legowisko przenieśliśmy tutaj, tu Tobi pięknie już sobie śpi i ja ją tak utulałam na rączkach w ręczniczku, zrobiłam taki kokonik i teraz ona tam, nie widać jej tam daleko, uszko widać tylko, ale nie będę jej ruszać, bo przysnęła i mamy nadzieję, że to sobie będzie ładnie spać. No, tamten pomysł niestety tak do końca nie wypalił, bo oczywiście jak my żeśmy się ruszyli, to ona też i się rozgrzebała i tak dalej. Więc teraz opcja numer 3. Tak. Zrobiliśmy takie gniazdko z krzeseł. O, uwaga. Krzesło numer 1. Krzesło numer 2, tak żeśmy zastawili, bo nieraz wieje wiatr, teraz akurat jest cisza, ale jak wieje wiatr, no to jest strasznie zimno, więc zastawiliśmy krzesłami, tak żeby po prostu było osłonięte od wiatru. O i popatrzcie, ona już nawet wie, jak sobie tam wejść do środka, ona sobie tam wchodzi do środka, Tobi sobie poszedł na spacerek, więc ona sobie tam w środeczku będzie razem z Tobi spać. No, a przynajmniej taką mamy nadzieję. Prawda? Dokonaliśmy pewnych modyfikacji i teraz słuchajcie, na te krzesła daliśmy jeszcze prześcieradło z gumką, tak? Tak więc fajnie tutaj opatuliło, chroni przed wiatrem i powstała taka budka w środku, nie? No i mamy nadzieję, że mała sobie tam spokojnie będzie spała w środku, a Tobi śpi w łóżku, które sobie zawłaszczył, to było Beli łóżko i on po prostu uwielbia tu spać, trochę już z tego łóżka wyrósł, no ale ciągle daje radę, pokaż się Tobi, poczekaj, no, zaglądasz tam, tutaj go przykrywamy, on tak lubi być przykryty. No i mamy nadzieję, że to zda egzamin, przynajmniej na razie. Zaglądasz tam do siostrzyczki? Dzisiaj Tobi, Tobi, no co chłopie, on jest taki fajny, ładnie się on bawi z dwiema, ale tak aż się nie baw, no powoli, powoli, trudno nagrać.
trudno nagrać. Tobi, delikatnie, bo przed chwilą szalał z Belą. Chciałam nagrać, jak on pięknie się z Belą bawi, ale oczywiście jak wyciągnęłam telefon, to przestali się bawić. Ale nie szkodzi. Nagramy kiedyś indziej, albo musicie mi uwierzyć na słowo. Tutaj proszę bardzo. O, pełna energii. Noc pięknie przespana w nowym posłaniu. Tak więc akcja zakończyła się pełnym sukcesem. Syt? Spróbujemy pobawić się piłką. Tobi. O tak. Uwaga. A, Bela pierwsza. Tobi wprawdzie jest większy, ale on taki troszkę jest czasem ciapkowaty. A ona jest spryciula, ona piłkę umie złapać. No, bring the ball. Bring the ball. Bela, bring the ball. To była zawsze jej ulubiona zabawa. Teraz właśnie troszkę mamy problem, bo ona przy Tobim nie bardzo chce się dzielić tą zabawą. Czasem zależy od dnia, od humoru. Czasem jest ok. Ale czasem właśnie ma takie o. Tobi to taki szczęśliwy chłopak. On zawsze jest zadowolony. Prawda? Jemu tam wszystko odpowiada. Tak. Mała natomiast właśnie się zastanawiamy, co z niej wyrośnie, ale raczej będzie urwis. Bo widzimy po prostu, już w ogóle nie jest nieśmiała, w ogóle. I po prostu szaleje. No dobra, Tobi stwierdził, że jak nikt się nie chce ze mną bawić, to sam sobie pohasam. A najlepsze jest zawsze powitanie. On pierwszy leci się przywitać. Przeżyła? Tak, bardzo dobrze spała, fajnie, całą noc tam na tym posłaniu. No, tak, bo ja w nocy wstałam zobaczyć i po prostu spali razem, ona na swoim posłanku, a Tobi na swoim posłanku. Tak więc wszystko dobrze. Tutaj chcemy kupić takie pierożki jednego dnia, żeśmy widzieli. No pewnie, że smażą, a nie coś innego mają. A co mają? A owoce. Owoce smażą. Okay. What is this? Turkuati prana podo. Sandomadela.